Witajcie bardzo serdecznie z tej strony, Kamil. Nie w pełni sił, ale dla was zrobię wyjątek. Dzisiaj przyjrzę się na razie modelowi GFS, bo ECMW wchodzi za 20-30 minut. Odnośnie tego, dlaczego obecnie nie ma zimy i czy jest szansa, oczywiście to wstępnie się przybliżymy, czy jest szansa, że w najbliższych dniach czy tygodniach widać jakieś zarysy zimy. Obecnie mamy cyrkulację strefową przez wyż na Atlantyku i niż na Półwysp Brytyjskich. Taka sytuacja powinna potrwać mniej więcej do poniedziałku, wtorku. Wtedy jest szansa na przełamanie chociaż na północnym zachodzie oraz północy kraju z konwekcji. Szansa jest taka, że na moment może się śnieg pojawić, przez to, że zanurkować może głębszy niż. Ale jak wiadomo, to jest 20 stycznia, to jeszcze trochę czasu jest do głębszych analiz. Bo to już są konkretne fusy, na które patrzę tak z przymrużeniem oka. Na sam start, jeśli materiał wam się podoba, zostaw kciuka w górę. Suba konkretnie z dzwoneczkiem. Jest nas mało, więc prosiłbym o suba najlepiej z dzwoneczkiem. Dużo mi to robi i zachęca do robienia materiału. Tak. Gem widzi dosyć podobnie, czyli po prostu w świecie deszcz, silniejszy wiatr niż. Nie jest to przesądzone, że to się zima pojawi, ale też nie jest przesądzone, że się nie pojawi. Tak bym powiedział pokrótce. Owszem, już modele CMWF, ale na razie 102 godziny. A. Jeśli takie materiały wam się podobają, zachęcam do nabijania wyświetleń. Dużo robi, że subskrybujecie. Dziękuję wam za to. Wiem, że jest was mało, ale dziękuję za 1500 subów. Dużo mi to robi. Widzimy się z kolejnymi analizami prawdopodobnie przed kolacją albo jutro. No zobaczymy.